Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zapraszam Was na pyszną sałatkę z figą i różnymi serami. Jest bardzo smaczna, pożywna, a zrobicie ją bez problemu. Najpierw kroję kapustę włoską lub kapustę pekińską w wąskie paski. Przekładam do naczynia, a następnie przygotowuję sos. Sos będzie na bazie musztardy. Do tego celu najlepsza będzie musztarda francuska. Dodaję ocet balsamiczny, oliwę z pierwszego tłoczenia, oregano, a także granulowaną suszoną cebulkę. To wszystko dokładnie mieszam. Najłatwiej jest wymieszać przy użyciu trzepaczki. I dodaję do kapusty. I dokładnie mieszam. Kilka rodzajów sera kroję na niewielkie kawałki. Polecam tutaj na przykład brędzę, ser pleśniowy, na przykład oscypka i jeszcze nie powinno zabraknąć również takiego zwykłego żółtego sera. Pokrojone sery dodaję do kapusty. Na wierzch posypuję troszkę suszonej żurawiny albo rodzynek, dodaję orzech laskowy, a także pokrojoną figę. I gotowe! Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.